Pan poseł Śmiszek, proszę bardzo. Tak, dziękuję panie przewodniczący. Na wstępie chciałem tylko powiedzieć i podtrzymać to, co było powiedziane na ostatniej komisji, że obecność, czy udział pana Adama Rocha w dzisiejszym posiedzeniu komisji uznaję za polityczną prowokację i próbę wywołania politycznej awantury. Jeśli mamy dzisiejsze posiedzenie komisji, a właściwie to już trzecie czy czwarte posiedzenie komisji, które dotyczy projektu zmiany w ustawie o Sądzie Najwyższym i mamy likwidować Izbę Dyscyplinarną, która została uznana za nielegalną przez międzynarodowe trybunały czy europejskie trybunały, to jego obecność uważam za polityczną prowokację i policzek wymierzony członkom tej komisji. To po pierwsze. Ale po drugie chciałem się odnieść do tej poprawki czy do tego pomysłu w ogóle, aby pan prezydent miał udział w wyznaczeniu tych 11 sędziów do Izby Odpowiedzialności Zawodowej. To jest absolutnie niebezpieczny precedens. To nie jest tak, szanowni państwo, że co nie jest zakazane, jest dozwolone. Wręcz przeciwnie, to jest odwrotna. Mamy w określaniu prerogatyw prezydenta sytuację i każdego innego organu władzy publicznej sytuację odwrotną. A wszystkie prerogatywy, uprawnienia i zakres mandatu działania każdego organu publicznego, a także pana prezydenta jest ściśle określony, więc nie można wychodzić poza ten mandat. Pytam, czy jeżeli dzisiaj komisja, a potem parlament zgodzi się na takie wychodzenie poza uprawnienia konstytucyjne i prezydent będzie, czyli władza wykonawcza będzie mieszała w działalności władzy sądowniczej, pytam, czy za miesiąc, czy za dwa panie i panowie, głównie panowie z Solidarnej Polski nie zaproponują nam, czy Wysokiej Izbie takich rozwiązań, aby pan prezydent na przykład losował składy czy jakąś pulę sędziów w sądach apelacyjnych, czy okręgowych, czy rejonowych do rozpatrywania jakichś konkretnych spraw. Jeśli dzisiaj otworzymy tę tamę, jeśli dzisiaj pozwolimy na to, żeby udział prezydenta, czyli władzy wykonawczej, był tak doniosły i tak niezgodny z konstytucją, jak dzisiaj prezentują panowie z Solidarnej Polski, pytam, czy to będzie precedensem i jakby pierwszym krokiem do tego, żeby pan prezydent zajmował się postępowaniami przed innymi sądami w zakresie, nie wiem, prawa pracy, może prawa karnego czy prawa cywilnego. Zatem uwaga taka ogólna, to jest skandaliczna poprawka, skandaliczny pomysł, który tak naprawdę rujnuje całą ideę trójpodziału władzy i autonomii poszczególnych władz. Dziękuję bardzo. Żebym ja pana, panie pośle, też dobrze zrozumiał, czyli krytykuje pan i poprawkę Solidarnej Polski i to rozwiązanie, które jest zaproponowane w przedłożeniu prezydenckim, tak? Ale absolutnie, to jest, ten udział z KRS-u to jest w ogóle jakieś nieporozumienie. Za chwilę będziemy, nie wiem, angażować w opiniowanie składów, nie wiem, Wyższy Urząd Górniczy, no bez przesady.